przychodzą czasem tutaj do klasztoru pary, żeby prosić o ślub. Ja czasem ich pytam, no, chodzicie do kościoła? Nie? I często słyszę taką odpowiedź, nie, no, nie, ksiądz, nie. Tak, my tak chodzimy, no tak jak wielu katolików, nie, chodzimy od święta, nie? Na wielkie święta, Boże Narodzenie, na Wielkanoc, nie, ale czasem dodają, nie, ale lubimy przyjść do kościoła. Lubimy przyjść do kościoła, kiedy nikogo nie ma. Przyjść, posiedzieć, pobyć samemu, pomodlić się. I mówią, a tutaj w ogóle to w kościele to taka jest. Czakra jest taka jest. Siła jest taka, nie? Energia jest tutaj taka, nie? Nie? I ja im przyznaję rację, mówię też, wiecie, lubię przychodzić do tego kościoła. Szczególnie wtedy, kiedy nikogo nie ma. Bo rzeczywiście jest taka obecność Boża. I w ciszy człowiek słyszy samego siebie. Słyszy też i głos Boży. Słyszy swoje sumienie. Słyszy niekiedy to, czego nie chciałby trochę usłyszeć, bo czasem to sumienie gryzie tym, co może zrobiliśmy to, czym tak jak powinniśmy byli zrobić. I taką trochę sytuację dzisiaj opisuje Ewangelia. Ten człowiek głuchoniemy jest zamknięty w takiej ciszy całe swoje życie. On nie może porozumiewać się, jest sam, można tak powiedzieć, i nie słyszy, nie może mówić. Ta cisza takiego pustego kościoła jest w nim od samego urodzenia. Nie zna innego sposobu bycia, jak właśnie taki pogrążony w takiej samotności. I ta Ewangelia opisuje, że Jego przyprowadzają. To znaczy on nawet nie słyszał o Jezusie, nie wiedział. Ktoś się nad nim zlitował, jacyś przyjaciele. Powiemy dzisiaj może jacyś ci, którzy chcieliby za nim się wstawić, przyprowadzają go do Jezusa. On ma taki kontakt, wiecie, ze wspólnotą, z ludźmi, wtedy, kiedy pójdą do Niego, kiedy Go przyprowadzą, kiedy Go pociągną. On tak naprawdę nie uczestniczy w tej wspólnocie w pełni. Jezus, kiedy Go widzi, kiedy widzi tłum, który jest obok, to mówi ewangelista Marek, wziął Go na bok, z dala od tłumu. I to jest taka strona wspólnoty trochę, nie? Która jest niezbyt przyjemna, kiedy oczekujemy jakiegoś specjalnego wydarzenia, jakiegoś cudu. Czasem chcielibyśmy się ucieszyć, rozradować, ale to taka bardziej taki niekiedy jest to śmiech gawiedzi, aniżeli takie prawdziwe oczekiwanie czegoś. W Ewangelii mamy taką sytuację w czasie męki pańskiej, kiedy Jezusa przyprowadzają przed Heroda i Herod mówi, a na pewno uczyni jakiś cud. On chce po prostu zaspokoić swoją ciekawość. Niekiedy chcemy zaspokoić swoją ciekawość. Kupujemy bilety na jakieś przedstawienie, żeby uczestniczyć w czymś, co nas zaspokoi w jakiś sposób. I Jezus nie chce tego. Bierze go na bok. Nie chce, żeby ludzie byli świadkami tego, co się za chwilę dokona. Chce być z Nim sam. Chce z Nim się spotkać. Dotyka Jego, wkłada palce w Jego uszy i śliną dotyka Jego języka. Trzeba wspomnieć, ten człowiek nie słyszy, więc porozumiewa się Jezus z Nim językiem gestów. Dotyka Mu uszy, dotyka Mu języka, jasno wskazując, że rozumie Go i że chce Go uzdrowić. I to ten znak, kiedy spogląda w niebo, pokazuje, że Bóg jest tym, który stworzył wszystko. Bóg jest tym, który go prowadzi. Bóg jest tym, który daje słuch, daje możliwość mowy. Jezus wzdycha. Wiecie, takie wzdychanie to wypuszczenie powietrza. I wypuszczenie powietrza to przypomina to taki powiew wiatru. Nie?
Księdze Rodzaju, gdzie na początku Bóg stworzył niebo i ziemię i Duch Boży unosił się nad wodami. Ten powiew wiatru unosił się nad wodami. To takie jasne aluzja świętego Marka do tego, że ta sytuacja przypomina trochę stworzenie świata. Wypowiada słowo. Bóg w czasie stworzenia wypowiada słowo. Niech się stanie światłość. I staje się światłość. Używa do tego w takiej niespotykanej w Ewangelii formie. Przypomina te aramejskie słowo efata. Tylko kilka takich miejsc jest w Biblii. Nie? Bo na przykład właśnie w czasie śmierci Chrystusa na krzyżu. Eli, Eli, lama sabachthani. Nie? Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? I ta scena wypowiedzenia słowa przypomina już coś zupełnie innego. Nie tyle stworzenie, co odkupienie. Chrystus chce go wyzwolić ze zła. Chrystus nie tyle chce go obdarzyć życiem, bo ten człowiek żyje. Chce go odkupić od cierpienia. Chce go odkupić od zła. Chce go wyzwolić. Chce mu obdarzyć pokojem. Chce go napełnić swoją obecnością. I wypowiada słowo takie, które w jakiś sposób pokazuje, czym jest tak naprawdę odkupienie. Mówi efata, to znaczy otwórz się. Tak jakby Chrystus sam nie mógł go otworzyć. Chrystus mu mówi, otwórz się, ale to ty teraz musisz zacząć mówić. To teraz ty zacząć musisz słyszeć. Innymi słowy mówiąc, tak jak w stworzeniu nie uczestniczymy, dlatego że Bóg nam daje życie. Niczym na to nie zasłużyliśmy i w niczym nie współpracowaliśmy z Bogiem. Ale w odkupieniu jest inaczej. Bóg wypowiada słowo, Jezus wypowiada słowo, efata, i teraz to nasza decyzja. Jezus odwołuje się do Jego wolnej woli. Otwiera Jego wolną wolę. Pierwsze słowo, które słyszy w swoim życiu, to słowo Jezusa. To słowo wypowiedziane z miłością. To słowo wypowiedziane z taką przestrzenią wolności. Jeśli chcesz, możesz zacząć mówić. Jeśli chcesz, możesz zacząć uczestniczyć we wspólnocie. Jeśli chcesz, możesz się ze mną zaprzyjaźnić. I mówi ewangelista Marek, zaraz otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Cud, który się dokonuje, jest podwójny. Dlatego, że wtedy, kiedy tłum dowiaduje się, co się stało, mówią, dobrze wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę. Ci ludzie, którzy prawdopodobnie byli takimi trochę ciekawskimi, od których Jezus trochę uciekł, tym cudem są przemienieni. I mówią w liczbie mnogiej, mówią nawet głuchym słów przywraca. Tak jakby mówili trochę o sobie i niemym mowa. I tu znowu mówią o sobie, dlatego że nagle zaczynają nie tyle oczekiwać jakiegoś cudu, ale zaczynają chwalić Boga. Dobrze wszystko uczynił. To taka piękna, krótka modlitwa, którą możemy powiedzieć, kiedy wchodzimy do kościoła. Dobrze, że mnie tak uczyniłeś. Pięknie uczyniłeś ten świat. Cię dzisiaj widzę, to jest Gara na wargonach i bardzo wiele tych utworów na organy skomponował Jan Sebastian Bach. Jan Sebastian Bach był bardzo wymagającym i bardzo pracowitym człowiekiem i również bardzo wierzącym. Był ewangelikiem, protestantem i uczęszczał na modlitwy w niedzielę, na swoją służbę przychodził. Na każde nabożeństwo niedzielne, na które przychodził, przynosił kantatę. Pomimo licznych obowiązków, bo
był rozchwytywanym stroicielem organów, rozchwytywanym kompozytorem, był nadwornym kompozytorem licznych królów. Na każdą niedzielę przychodził z nową kantatą. Ta kantata to był psalm, któremu Bach chciał nadać nowe brzmienie. Chciał wyrazić to, co nosił w sobie, w swojej przyjaźni z Chrystusem. Z jego spotkania z Chrystusem rodziła się nowa kantata. Z jego spotkania z Chrystusem rodził się dar dla całej wspólnoty. Dzisiaj usłyszymy Witautasa, który gra, ale ta Ewangelia przypomina nam, że ze spotkania z Chrystusem powinniśmy wyjść ze swojej samotności. Powinniśmy wyjść ze swego świata po to, aby podarować to naszej wspólnocie. Po to, abyśmy mogli razem wspólnie mówić Bogu: dobrześ wszystko uczynił.